Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a to jest kolejny odcinek z gry Wintersport 2009. Na początku przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z tej gry. A jeszcze Wam przypominam, że teraz odcinki na kanale są codziennie, słuchajcie. Więc co, moi drodzy, bez przedłużania przechodzimy do dzisiejszego odcinka i dzisiaj mamy snowboard i skeleton, więc przechodzimy sobie. No i gramy, moi drodzy, dziś szybko, bez przedłużania, sprawnie. W dniu, oczywiście dzień czwarty, w dniu piątym Karen i już wjazdów 1500 metrów, dzień szósty już wjazdów figurowy biathlon. Zobaczcie. Tam jakiś wyciąg, bardzo fajnie to wygląda wszystko. Cały krajobraz w tej grze, zobaczcie. O, tu jest taki ten półtunel, jakby wam to powiedzieć. O, troszkę do tyłu mi się pojechało. W Steep też coś takiego było, z tego co wiem. Ale tu zupełnie inne sterowanie. Jeszcze wam w międzyczasie odpowiem na pytanie. Czemu nie ma gry Steep, skoro Steep jest nowszy? Steep ma Olimpiadę 2018. Więc no, z tego względu nie ma, że teraz jest olimpiada w Pekinie. Tutaj no, nie ma podanego miejsca, gdzie to się dzieje, więc stwierdziłem, że tę grę lepiej nagram. Steep sobie zrobimy, słuchajcie, w następnym materiale. I w następnym roku sobie zrobimy, w następnej serii, która za rok, bo przypominam wam, że w każdą zimę na kanale, w każde lato będzie jakaś gra olimpijska. I teraz sobie latem też jakąś grę zrobimy, bo zobaczcie, już jest bodajże u mnie, jak to nagrywam, jest 20 stycznia, zobaczcie, więc już no, tuż, a już sobie możemy tym razem zacząć w czerwcu nagrywać, być może, bo podejrzewam, że teraz będzie Londyn prawdopodobnie, albo Beijing 2008, czyli Pekin, albo Pekin 2008, olimpiada letnia w Pekinie też była, gdyby ktoś oczywiście nie wiedział, to mówię, że była także olimpiada letnia w Pekinie. O, zobaczcie, pierwsze miejsce, wspaniale. Ja sobie tutaj zaznaczam, że mamy pierwsze miejsce, sobie odhaczam tą dyscyplinę za zrobioną. Idziemy, słuchajcie, do skeletonu. Bez zbędnego przedłużania idziemy do kolejnej dyscypliny. No i dzisiaj niestety troszkę szybciej kończymy, bo nie ma tak dużo dyscyplin. Dzień piąty podejrzewam, bo mam jeszcze curling. Curling to być może długa dyscyplina, zobaczymy. Sterowanie jest takie samo jak bobsleigh, więc tutaj nic wam nie będę pokazywał. Zobaczcie, bardzo fajna kamera. Kamerę też się da zmieniać, ale ja takiej nie lubię, gdzie nie widać nic. Taka jest kamera dużo lepsza. Perfect. OK. Come on. O, zobaczcie, jak ładnie. Great. O, tutaj nas troszkę zarzuciło. No i w końcu ten tor jest z lodu, nie jest on. Z piasku, że nas nie będzie zarzucać, czy z asfaltu, jak bieżnia lekkoatletyczna na przykład, z takiego materiału, tylko jest to tor,
Lodowy. Następnym materiałem będziemy tylko na lodzie, słuchajcie, bo karing też jest na lodzie, no i łyżwiarstwo też jest na lodzie. Steve będzie spokojnie, moi drodzy, nas za rok. Za rok być może zaczniemy sobie szybciej, bo nawet w grudniu możemy na początku zacząć, jak się już wszystko rozkręcił, bo wszystkie sporty zimowe w grudniu są, słuchajcie, więc też będzie można w grudniu. Zobaczcie, jaki czas dobry. Więc sobie prawdopodobnie zaczniemy w grudniu. Teraz wyjątkowo tak późno. Teraz tak późno z tego względu, że olimpiada jest w Pekinie. Za, nie wiem, 17 czy 16 dni. Więc też chciałem szybciej to trochę nagrać. Być może jeszcze co z tej gry się ukaże. Nie wiem, czy na tym skończymy. Zobaczymy, co będzie z wyświetleniami. Bo Tokio bardzo dobrze się przyjęła ta gra Tokio. Bardzo fajne są te dyscypliny lodowe. Był oczywiście Far Cry New Dawn, całego przeszliśmy na kanale. Dobra. No zobaczcie, prawie że identyczne czasy. Pierwsze miejsce sobie odhaczam. Pierwsze miejsce zrobione. W opisie macie cały rozkład dyscyplin, co jak, jeszcze słuchajcie 2 dni, no i kończymy naszą olimpiadę. Może jeszcze nagram tutaj inne opcje, ale no, na dzień dzisiejszy na razie nie, bo bym chciał przejść do farminga, bo zobaczcie, dzisiaj jest u mnie czwartek, u was też jest czwartek. Właśnie te filmiki pojawiają dosyć późno. Bardzo późno, ja to nagrywam w dzień. Niestety u mnie jest inny czas. Więc tak, dzisiaj jest czwartek, dzień piąty piątek, dzień szósty sobota. I już od niedzieli ruszamy z czymś innym. Najprawdopodobniej farming, bo co ja tutaj zacząłem, jeszcze spojrzę. Już kończymy. Już czekam na tutaj grę. No właśnie, jeszcze z Deluxe Skill 4. Zapomniałem, no. Te dwie gry na razie. Farming i Deluxe Skill 4. Nic więcej na razie nie będziemy zaczynać. Puchar Świata też pobiegniemy z nim bardzo szybko, żeby to skończyć. Dużo bym chciał tutaj zrobić w styczniu tego Pucharu Świata. No i zaś go odłożyć na marzec, żeby jeszcze tak, no, na pożegnanie skoków zimowych, żeby sobie pograć na pożegnanie skoków, bo przypominam wam, że jak będzie kwiecień, maj, czerwiec, bo w czerwcu nie skakają, to nic nie będzie o skokach. Dopiero w lipcu sobie zaczniemy letni Grand Prix. Nie wiem, tam chyba w drugiej połowie, w sumie nawet nie wiem, czy nie pod koniec zaczynają skakać, więc sobie jakoś tak zrobimy. Ale letni Grand Prix tylko liczy 6 na 6 skocznie jest tylko w letnim Grand Prix, więc sobie to zrobimy dosyć szybko. No i tak jak mówię, jakąś letnią grę z letnimi igrzyskami nagram też na lato. No i to już może być, słuchajcie, nawet w czerwcu bym jeszcze chciał wam nagrać. Druga połowa czerwca będę miał wolną, więc wam będę mógł nagrać. Bo się do szkoły nie chodzi w drugiej połowie czerwca, więc no, będę mógł nagrać. Coś, moi drodzy, już może wcześniej, no bo w Londynie jest dużo dyscyplin i w Beijing 2008 też jest dużo dyscyplin. Więc co, moi drodzy, to ja się z wami żegnam. Przypominam wam o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, bo dużo osób z was tego nie robi, a jest naprawdę warto, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z tej gry. Więc co, moi drodzy, to mówię.
Na razie, siema, do zobaczenia, trzymajcie się.